W regionie rusza nowa sportowa inicjatywa. Mowa o piłkarsko-futsalowym projekcie Piłka na Okrągło, który adresowany jest do dziewcząt i chłopców z rocznika 2001 do 2006. W jego realizację zaangażowało się futsaleszno, piast poniec, Kormoran święciechowa i transformers treningi i dieta, którzy chcą umożliwić młodzieży grę w piłkę przez cały rok. Letnio-wiosenne zajęcia będą odbywać się na trawiastych boiskach, a z kolei w okresie jesienno-zimowym w halach sportowych. W Ponieckiej hali sportowej będą trenować zawodnicy z roczników 2001-2002. Będą oni pod opieką trenerską Krzysztofa Kaczmarzyka, który poprowadzi także drugoligowy seniorski zespół. Młodsze roczniki od 2002 do 2006 będą trenować w Święciechowie, a ich trenerem będzie Jakub Kliński.